uczucie, bo w sumie było bardzo mało. Jeden odcinek przejechaliśmy, niestety drugi odwołali tam z powodu wypadku. Cóż mogę powiedzieć, pierwszy odcinek super, bardzo fajny odcinek, zróżnicowany. Tempo może nie było za szybkie, ale właśnie mieliśmy dzisiaj odrobić to na drugim. No niestety nie wyszło, odwołany, ale jak najbardziej na plus zaliczone. Dziękuję. Wczoraj w pierwszym dniu, można powiedzieć, poszło gładko. Może nie za szybko, plany były inne, ale wyszło jak wyszło. Natomiast dzisiaj gradówek nas troszeczkę zaskoczył na jednym zakręcie. Wypadliśmy z dość szybkiej prędkości, ale całe szczęście, że było równo i nie było żadnych przeszkód, samochód wrócił na drogę. No i tradycyjnie na takim lewym zakręcie, gdzie większość załóg tam wypaliła, no to myśmy jakimś psim swędem się uratowali, można powiedzieć. Nie było więcej żadnych przygód, ubolewam tylko nad tym, że nie mamy opon, jakie potrzeba było, po prostu jeździmy na innych oponach niż potrzeba i już się nie dało dzisiaj szybciej pojechać, po prostu ten samochód jechał maksa na tych oponach, więc do pierwszego miejsca było daleko, także nawet już nie goniliśmy, bo to nie było sensu, ale reszta jak najbardziej na ok. Na następnym rajdzie przyjedziesz na innych oponach, rozumiem? Tak, już sobie powiedziałem, że musimy kupić Michały i trzeba założyć Michały i nie ma innej możliwości. Piotr Czypionka, Grzegorz Gruszczyński. To także przedstawiciele lokalnej społeczności, co zresztą słychać. Piotr Czypionka, Grzegorz Gruszczyński, drugie miejsce w HR3. Wielkie gratulacje. Jak gdzie szampan? Józek, uciekaj! Jeszcze pilot korkiem oberwał, tylko ostrożnie, bo ślisko. Zabieramy ze sobą koreczek. Halo, panowie, koreczek na środku rampy. Zabieramy. Dziękuję. Piotr Czypionka i Grzegorz Gruszczyński, drugie miejsce w klasie HR3. A wyprzedzili załogę Tomasz Wikieł.